Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy w Anno 1800. Wracamy na nasze wyspy, kochani, na nasze archipelagi. Wspaniałe. Pamiętam, w jednym z odcinków zapowiedziałem zresztą, co zrobimy. Mieliśmy, kochani, przeznaczyć... O tak, to też, swoją drogą. Mieliśmy dostarczać dobra luksusowe dla naszych inżynierów w Kozerach. Myślę, że to jest dobra chwila, aby to zrobić, moi drodzy. Użyjmy do tego wędzonego leszcza. Utwórzmy szlak od razu, żeby ręcznie tego nie kreślić. I tak, z grodziska proszę, aby... Tak, właśnie w grodzisku ładował on. Z szlaków handlowych, tak jest. W grodzisku ładujemy... Zegarki kieszonkowe, kochani. Tak, i bicykle. I bicykle, których też powinniśmy mieć dużo. Świetnie się składa, moi drodzy. Mamy. Przypiliśmy wędzonego leszcza 4 do tego. A którykolwiek ze statków, bo ten jest w Wenwesie, więc może nie. Gdzie jesteś? Wędzony leszczu 5. Tak jest, w Trelawney. Dobra. I zrobimy tak. Kozery. Świetnie. I tam zrzucajmy te dobra luksusowe. Szybko się napełni magazyn, kochani, ale statek jakby co się przyda. Dobra, niech leci. Niech frunie, sunie i płynie. Poszedł, kochani. Zatem... To mamy odhaczone na liście rzeczy do zrobienia. Przyspieszmy całość, czekając na dalsze postępy. Jak tam nasza ekspedycja? Czy jakieś wydarzenia mamy na nich? Tak, mamy. Dobra, to też sobie odhaczmy od razu, kochani. Proponuję. Tak, na pełnej. O, jak fajnie. Panie, jestem za bogaty, żeby złoto przyjmować. Dziękujemy. To było trzecie wydarzenie, jeśli dobrze liczę. Trzecie. Na dwugwiazdkowej, dobra. Oj, nie będziemy może odcinać nikomu nogi piłą. To nie piła. Zróbmy wszystkie ekspedycje pod razem. Kardynale, drogi. Z wiarą, synu. Nie bój się. Nie, nie boję się. Dobrze. Złoto? Nie, nie chcę piratów. Też widziałem takie. Dziękuję. Czachy. Co my tu mamy, kochani? Inwazja pasożytów. Może użyjmy medycyny. O, pomogło. Nawet bardzo pomogło. No to płyńcie dalej, mordy. To było po trzecim wydarzonku. Tak, mieliśmy ulepszyć też rezydencję, kochani. To pamiętam. Czekamy, aż tu przyrośnie. O, właśnie. Jedna jest tu. Skrywa się. Layouty Barcelony poprawię, kochani, innym razem. Teraz się skupmy na naszych uczonych. Ja muszę też sprawdzić dokładnie u autora, jak ten layout wyglądał, bo bardzo chętnie z niego skorzystam, aczkolwiek musimy zmniejszyć jakby ilość elektrowni, jaka musi pracować na nasz użytek. I myślę, że to na pewno zrobimy wkrótce, kochani. Podobnie jak postawienie tutaj związków zawodowych w pobliżu pól roponośnych. To będzie jedno z pierwszych zadań naszych. Znajdźmy je w ogóle, nie pamiętam, gdzie one są w Trelawney. Tutaj, kochani. Większość jest tu, zobaczcie. Jakbyśmy przenieśli te dwie, to byłaby bomba. A póki co musimy się związkiem zawodowym zadowolić, który tu czym prędzej postawię. Już teraz, kochani. Mam nadzieję, że więcej niż 4 obejmie. Sieknąłby i 6, gdyby stało to w właściwym miejscu. A tak? Tak nie bardzo. Dobre i 5, kochani. Postawmy go tu. Postawmy go tu, mam wielkie plany dla niego. I przywieźmy Ferasa jednego, co państwo na to? Tradycyjnie już używając naszej sprytnej... Pan popłynie po Ferasa. Proszę pana bardzo. Do grodziska. Nie, niczym się nie podzielę, Willy. Zapomnij o tym od razu. Radzę ci. Bo inaczej będzie twoje marzenie ściętej głowy. Ktoś jeszcze do ulepszenia czeka? Jakaś rezydencja? Jakieś tu były, kochani. Pamiętam w poprzednim odcinku, że mieliśmy jakieś. Gazetka, świetnie. Gazetka tradycyjnie obniża konsumpcję. Jeszcze tak. Jeszcze długo coś czuję tak. Parszywej propagandy będziemy używać, kochani. Tak, muszę przemyśleć lokalizację banków, szkół i innych takich rzeczy, jak już skończymy z ulepszeniami. Ta szkoła już na pewno jest zbędna tutaj, wydaje mi się. Wszystko inne mamy ulepszone, dobra. Pozbądźmy się jej, tej też. To co my tu mamy? Elitarny klub, dobra, niech zostanie, żeby byli zadowoleni. A może nawet je przenieśmy tu, kochani, na razie. Żeby więcej było zadowolonych, co? Nie wiem, ile takich potrzebują i boję się spytać już w zasadzie. Ile? Tak, tylko też zobaczcie, dwie szkoły to stoją, to seria. Teraz muszę postawić, kochani, domy od zera. Targowisko i od nowa to napełnić jakby. Niemiło i niefajnie z ich strony.
Także targowisko, szkoła must be kolejny raz. Szkołę sobie skopiujemy skądś indziej. Tu ulepszmy, tak, te dwa, te trzy, dobrze, pomalutku, pomalutku. I coś z tego będzie, moi drodzy, mili państwo. Czyli szkołę, kochani, tutaj. I połączmy sobie drogą tymczasowo, tak jest, ten kawałek. Jest dostęp do usług wszelakich. Dobra, niech się zadowolenie ładuje. My też się ładujemy, kochani. Chyba to wszystko. Mamy 140 punktów do wykorzystania. Spokojnie, jak tylko będzie okazja, panie. Dostaniesz swoją działkę, nie martw się. Już lada moment. Cierpliwości, panie. Zobaczcie, ropę zaczynamy składować, kochani. Zaczynamy składować ropę, proszę państwa. Jest bardzo dobrze. Jest super dobrze w takim razie. Jeżeli mamy wreszcie surplusiki milutkie. Dobra, świetnie, kochani. W takim razie proponuję, abyśmy ruszyli dalej. A żeby to zrobić, powinniśmy, kochani, iść do NBS-y. Tam czeka nas łańcuch zadań do wykonania. Chcę się tylko upewnić, że mamy wszystko, co potrzeba, ulepszone tutaj. Jeszcze rezydencji nie możemy ich wybudować. To są bardzo zaawansowane rzeczy. Doskonale, proszę pana, za chwilę się tym zajmiemy i pan się będzie mógł pochwalić swoimi achievementami. Aczkolwiek na razie ja próbuję tu działać. Rozumie pan? Dziękuję. Dobra, to przeskoczmy. Przeskoczmy do NBS-y, kochani. Tak, to te dokumenty właśnie. Przeczyta rejestr regimentu. Ojej, jak mi się nie chce tego robić. Gdzie są te okręty wojenne? I który to wiezie, że tak spytam? To jest stary dziennik. Który ma rejestr? Co było, a nie jest... Gdzie jest ten rejestr? Oto i on. Świetnie. 30 Archibald Blake. Jest, no proszę. O, znalazł się. To co za zaskoczenie. Naprawdę jestem zaskoczony. Znakomicie. Widzi pani? Niesamowite. Drama jak w telenoweli brazylijskiej, kochani. Coś takiego. Kto by pomyślał? No, no. Ale zobaczcie, mamy zadanie, kochani. Płynie tu flota. No to czas na bitwę, kochani. Musimy zatopić te okręty. Nasza flota wojenna jest sobie w stanie. To uwaga, to pierwsza bitwa, kochani, jaką odbędziemy w tej grze. Są państwo gotowi? Ja jestem. Ja jestem gotowy, proszę państwa. Ustawmy flotę tutaj i przygotujmy się na atak. W pełnej skali. Ewakuujmy nasze okręty czym prędzej stąd. Proponuję. Nic tu po nas. Wracaj do chałup. Schowaj się. Tak jest. Flota wojenna nadchodzi, a my, kochani, skaczemy szybko do Trelawney, do nowego grodziska, aby tutaj, zgadli państwo, dokończyć dzieła. Aby tu dokończyć dzieła, kochani. I wybudować to, co nam potrzebne jest najbardziej. Tak, gdyby tą szkołę dać tu, właśnie. Przenieśmy ją. Przenieśmy ją tu, moi drodzy. Przenieśmy ją tu, a wtedy wybudujmy sobie inne rzeczy jeszcze potrzebne nam. Świetnie, awansik, cyk, cyk. Oczywiście, że inwestorów tutaj są. Tutaj też, kochani. Cyk, inwestorzy. Cyk, inżynierowie. To jeszcze nie koniec naszych zmagań z grą. Cierpliwości. Jeszcze trochę, kochani. Elektrownie pracują pełną parą. Myślę, że usunięcie tutaj dwóch rzeczy pozwoliło nam bardzo usprawnić produkcję, moi kochani. No i proszę, kręci się aż miło, dosłownie i przenośni. Jeszcze piekarnię byśmy podkręcili, jeszcze rzeźników byśmy podkręcili. Zawsze jest takie, kochani. Ach, jak tu jeszcze wycisnąć trochę, nie? Cukiernik Patryk się nazywa ten pan. Właśnie, czy on już dopłynął po Ferasa? Nasz Nate? Chyba tak. Nate? Tak, dobra, to płyń po specjalistów. Chodź, po Ferasa i nie tylko. Popłyniesz od razu. My sobie czekamy. Czy flota wojenna jest gotowa, proszę państwa? Czekamy w gotowości do ataku. Wstrzymajmy jeszcze oddech na chwilę.
Trzymajmy się jeszcze na chwilę, moi drodzy, ponieważ my tu zostajemy w Juracie, będziemy rozbudowywać ją. Jeszcze chwilkę wytrzymajcie, kochani, mam plan, jak to rozegrać. Chcę po kolei to rozwiązać, wszystkie nasze problemy. W Makarenie brakuje obreros. Co możemy zrobić? Czego im brak? Tortilli im brak, kochani. Zobaczmy. Obreros. Do zamiany jest taki szlak, proszę bardzo. A tak, bo wywozicie na razie, no właśnie, maszyny. A niekoniecznie to potrzeba. To miały statki towarowe robić, a nie krążowniki. Dobra. Okej. A czy jest coś, co do Makareny pływa? Jest, kochani. Nie tylko maszyn do szycia nam potrzeba i piwa już, okazuje się. Ale tortilli, panie, tortille ładuj. Tego brakuje. Wtedy powinno być okej. Czy my ich nie produkujemy tu, skąd je dostarczamy? Niemożliwe. To anuluj te zmiany. Nie tylko piwo, nie tylko. Ładuj tortille. Wtedy wystarczy na pewno. Dobra, niech pływa. Taki nam gagatek wystarczy być może, kochani. A my zobaczmy, czy mamy dwa bezczynne okręty, co by je wykorzystać, kochani. Dobra, jesteś tu, świetnie. Potrzeba nam, jak się domyślasz, Ferasa i pana od cukierni. Ten już jest, świetnie. Piekarni, przepraszam, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Tak. O, proszę. Punkty badawcze dodatkowe, świetnie. Miło, że ktoś taki znalazł. Dwóch chyba nie możemy użyć. Gorzelnia, wydajność, wydajność w warsztacie krawiecki. O, taki pan się przyda. Czemu dopiero teraz pan się ujawnił, przepraszam? Jak wcześniej było pana potrzeba? Czyżby nowi specjaliści, kochani, na to wygląda. Zobaczcie. Dobrze, warto ich wykupić zawsze. Szukajmy dalej. Nie, nie, pani podziękujemy. Ferasa oczywiście potrzeba. Feras, Feras, where are you? Nie, nie potrzeba. Feras, Feras. Potrzebny jesteś teraz. Ale suchary. Dobra, jest, znalazł się. Świetnie. A nawet znalazł. Panią też od destylowania weźmiemy. I to wszyscy, czy nikogo więcej na pokład nie zmieścimy. Do Trelawney, do nowego grodziska. Już! A my, kochani, skaczemy sobie też do nowego grodziska. Też tu mamy swoje interesy do załatwienia i dokończenia dzieła. Nie zniszczenia, wręcz przeciwnie, tworzenia. 3, 4, świetnie. A tutaj co nie dociera? Szkoła nie dociera. To się trzeba cieszyć, panie. Nie ma przymusowej edukacji. Dobra. Niemniej jednak tego gaga przenieśmy i teraz powinno wystarczyć już. Pięknie, w edukację jest pan wyposażony. Mój Boziu, jak dobrze. Teraz my, kochani, nasza kolej. Tutaj się jeszcze nie po... Czyżby spadło? Nie no, nie myślę, że brakuje. Niczego nie może brakować państwu. Najwyżej dostępu do rynku, coś mi się wydaje. Najprędzej. Najprędzej tego, kochani. Postawmy sobie taki rynek, zobaczymy, czy mi się poprawi. Zaopatrzonko. Tak, dobra, trzeba ich ulepszyć zatem. I tak czekamy na okręty, aż powrócą. A my mamy sprawę w NBS-ie jeszcze załatwioną. Też brakuje chyba rynku, mam wrażenie. Nawet bardzo brakuje rynku. A teraz polepszy się troszkę. Państwu? Coś? Troszkę? Choć minimalnie? Proszę. Tak, dobra, to będziemy w stanie ich ulepszyć, kochani, a wtedy wyburzyć już te parszywe, okrutne budynki. Niepotrzebne tak bardzo. Na co dzień. Szkoły brakuje, dobra, widzę. Widzę problem, wiem gdzie jest. Zaraz, zaraz. Tu. Dobra, teraz powinno być ok. Powinno, ale czy będzie, to się okaże, kochani. Poprawia się zaopatrzenie w inne materiały także, zobaczcie. Chwilkę nam to zajmie, ulepszanie stolicy i tak będziemy później właśnie musieli przebudować pewne rzeczy. Usunąć te szkoły, usunąć... No rewie zostają, wiadomo, rewie są chyba do tej pory potrzebne. A nie, już nie są, kochani. Już nie są potrzebne, zobaczcie. To bardzo dobra wiadomość dla nas. Jeżeli nie są. Już oznacza, że nie musimy już się martwić, kochani, o... O pap także.
ani o zwykły rynek, ani o rewie. Komisariaty jedno sobie zostawimy, ale może damy je na zewnątrz miasta, tudzież przy elektrowni, gdzie i tak nie możemy wykorzystać tego miejsca efektywnie. Co państwo na to? I trochę byśmy przebudowali ten sam. Cieszę się bardzo, bo liczyłem na niego i czekałem, straszliwie czekałem. Dobra, okej, kolejne budyneczki zatem możemy sobie posiąść, kochani. Tu kolejne ulepszenia, cyk, 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 bardzo fajnie, bardzo jestem zadowolony. Tutaj domki, 3. No niech sobie skracają, co chcą. Puby nie są potrzebne nam. Ani rynki zwykłe już na tym etapie. A nie, rynek zostaje, przepraszam. Pardona me, powinien być nadal rynek. Dobra, tutaj up robimy, oczywiście, upgrade'ik, milutki. Tu jeszcze dwie dzielnice inwestorów się mogą zmieścić, moi drodzy. I ja planuję, żeby tak było i żeby nam się ta sztuka udała. Brakuje szkoły, dobra? Rozumiem. A teraz? Niech się złączą nasze moce. Teraz lepiej? Nie, dalej daleko. Chłodno, głodno i do szkoły daleko. Może jak tu damy szkołę, kochani, na chwilę, to się polepszy sprawa. Tu oto. Tak? Lepiej? No i świetnie, dobra. Na tym nam zależało jakby najbardziej. Teraz uniwersytet musi być, czyli to już niepotrzebne. To natomiast jak najbardziej. Do zadowolenia państwu, szkoła też nie jest potrzebna. Proszę się dobrze zaopatrzyć. Nate, czy ty już jesteś? Jesteś, świetnie. To dawaj Ferasa. Zrzucisz wszystkich w ogóle i wracaj z powrotem do grodziska, tak, po rzeczy. Bardzo ładnie. Przygotowujemy sobie stolicę pod rozwój, kochani. Jeszcze chwila, już nas niedużo dzieli, naprawdę niedużo ulepszenia, kochani, kolejnego. Kolejnego fajnego ulepszonka. Szkoda, nie da się kopiować po prostu domów inwestorów, już trzeba ręcznie jednak dojść do tego etapu i ulepszyć rezydencję, kochani. Wielka to szkoda, uważam, i strata dla tempa gry. Ale trudno, przebolejemy to jakoś. Później posadzimy tu wszystko, kochani, w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Na razie proszę dać mi właśnie czas potrzebny na ogarnięcie sytuacji. Już jesteśmy w bardzo dobrej pozycji. Jak będą leciały punkty za instytut, kochani, to wszystko jest na dobrej drodze. A żeby to się stało teraz, to my sobie skoczmy szybko do NBS i zróbmy to zadanie już. Tylko jeszcze jedna rzecz, kochani, ostatnia dosłownie. Teraz tu. Teraz tu potrzebny jesteś. Tak jest. Działaj, chłopie. Boostuj. Wiesz. Obie rafinerki. Tak jest. I lecimy, kochani. 500% i więcej. I rośnie. Dawaj, Feras. Dawaj, dawaj. Wierzę w ciebie bardzo. Potrafisz i wiem, że dasz radę. Wycisnąć tu max po prostu. I ciśnij, chłopaku. Dobra. To mamy, kochani, na chwilę za jakby rozwiązaną sytuację. Tymczasowo gaz możemy też tak przybustować w Arktyce. Może będziemy potrzebowali tego. Jeszcze tylko rzucę okiem, jak się mają sprawy z zapasami tego takowego. Powinno być bardzo dobrze. Produkujemy coś cały czas świetnie, czyli dostawy nie lecą na pusto. I do grodziska tym samym, kozor przepraszam, powinien nieustannie docierać gaz i boostować już teraz produkcję. Tak też jest? Czy tu się coś odkłada wreszcie gazu? Świetnie, kochani, jesteśmy w domku, mamy zapas gazu. Proszę państwa, mamy to. We nailed it. To teraz skaczemy do NBS-y prosto i lecimy z tematem, kochani. Gotowi? Fregaty dwie. Dobra, jesteśmy gotowi. Zaatakujmy ich w sprytny sposób, żeby nie walczyć z wieloma celami naraz. Ruszamy do bitwy. Uwaga, nasze krążowniki otwierają ogień. Pierwsza bitwa, proszę państwa. Jesteśmy gotowi. To będzie szybkie, postaram się bardzo. Mam nadzieję, że żaden z moich widzów nie ucierpi, nie zatonie. Trzymajcie się dzielnie. Na przodzie, kochani, Tomasz Pacholak, Makrela 2, Pilecki, Małżoja. Jeszcze jeden krążownik przed nami, dwie fregaty, uwaga. Krążownik został sowicie ostrzelany, ognia. Bliżej, pełno naprzód, żeby wszyscy otworzyli ognia. Po co drugi rząd stoi tam? Ognia. Pięknie, kochani, mamy to chyba. Zostały dwie fregaty. To koniec bitwy i wojny. Zakończmy konflikt w NBS-ie. Poszli na...
świetne. Ships destroyed. And for what? So a kinglet may make a mistaken point. Poddaj się lepiej. Bo za chwilę ty ją zarobisz. Salwą. The way is clear and time is of the essence. Tyria must be brought to Sir Blake before he settles upon retaliation he will live to regret. Dobra, gdzie ona jest? Ale my już chyba jesteśmy, to zobaczmy, będzie scenka kontekstowa, poczekajmy, będę cicho. Archibald, I want to say you look well, but exertion does not become you. Kyria? It is you. Those quizzical eyes, how could I forget? Release him, Archibald. Prawie się wzruszyłem. Him? You mean... Not Biniam. He can't be. Nie poznałeś po loczkach, naprawdę? Telenoweli brazylijskich nie oglądasz? Przepraszam, miałem tego nie robić. Przecież to jest... The prisoner is to receive a full pardon. Return his possessions. We go to meet the Emperor. I believe I know why you have freed Biniam and come before me. Yanahoy Ketema. There will be no war between us, for the truth is, I have no quarrel with any here, save myself. I have all along had power to do great good here, yet was distracted and upset by matters personal. I do not ask your forgiveness, Biniam, but perhaps in time... He is no father of mine, nor has he earned that title. He only saw me, Archibald. He did not see you for many years. How often I wondered, yearned, but I never could... To znaczy, widziałaś on bez się w pierwszym DLC i nie powiedziałaś nam? No ty chamie. No one could ever have replaced either of you. But I poured all that terrible guilt with constancy into Her Majesty's nurture and protection. Then care for this land as much as you do her, and perhaps our peoples can still bond in sisterhood. Czy to był ten fabularny twist, na który czekały masy? Kiburi Biniam, most patient Emperor Ketema. I will make the necessary arrangements for a swift departure and open myself up to negotiations between our people. May Her Majesty hang me for it. Zwija interes po prostu. To będzie nasza wyspa. Willy, na pewno się tam nie przykuj, bo to jest nasze miejsce. My robiliśmy questa i nalataliśmy się po mapie. Nie dostaniesz nic. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że to już koniec linii fabularnej. Wyspa niezbyt niekoniecznie warta zachodu. Świetnie. No dobra. Dawaj, jesteśmy gotowi. Płyniesz? Sekundkę, podpłyniemy jeszcze raz, kochani, proszę. Kto otrzyma zaszczyt? Torebka, syrena. Jedyny jest chyba okręt, który ma tutaj... O proszę, jest. Pierwszy, proszę bardzo, jesteśmy gotowi, żeby płynąć. Tak. Proszę bardzo, w towarzystwie Grodzisk Navy Annette. Reszta floty zapraszam do Grodziska z powrotem. Wasza misja zakończona. Gratuluję sukcesów. Dziękuję bardzo. Odmaszerować do domu. Proszę bardzo. Zakończymy, mam nadzieję, na tym, kochani, linie fabularne w NBS-ie. Byłoby cudownie. Naprawdę cudownie. Móc to zakończyć, wreszcie. Dobra.
Czy możemy jeszcze jakąś wyspę? Może inaczej, czy potrzebujemy jeszcze jakąś wyspę zająć, kochani? Nie jestem pewien co do tego. Może tą? Tu jest troszkę miejsca i da się pociągnąć uprawy. Tak, zajmijmy. Co nam szkodzi? Pamiętajmy, że musimy też wykupić, kochani, wyspę naszych oponentów, a mamy tylko 161 punktów wpływu póki co. Okręty już przechodzą w następnej sesji, cieszę się. To jest jedyna wyspa, którą ewentualnie będziemy jeszcze zainteresowani, więc wyślimy tam okręt na wszelki wypadek, kochani. Proforma. Tak, Marigold czeka, dobrze. To już możemy zostawić tu. Ten notes kartograficzny sobie możemy darować chyba. Jakbym nie chciał płynąć do miejsc zaznaczonych przez niego, to co? Tutaj się świetnie ma sprawa. Zobaczymy ile dostaniemy za starszych jeszcze. Bo wiem, że za to jakieś bonusy mają na twarz, kochani. Ale płyniemy, płyniemy, tylko to trwa długo. Cierpliwości. Skoczmy sobie na chwilę do Starego Świata, do Trelawnej dokładnie, gwoli ścisłości, moi drodzy. I tu też wybudujmy więcej domów inwestorów, bo mamy na to miejsce i możliwości. Tak jest. Kto bogatym zabroni na tym etapie gry? Dziwne. Aha, dobrze, nie dziwne. Typowe powinienem dać. Świetnie, to bądź w jego obecności. Kto ci broni? Dobra. Czy jesteście gotowi na upgrade społeczny? Ja niniejszym mianuję was naczelnymi naszymi tymi. No, sami rozumiecie. Szkołę na chwilę musimy przerzucić, kochani. Na chwilkę jedną, żeby tu ulepszyć. O właśnie, kolejny dom. Teraz już mogą państwo wrócić. Dziękuję za udział w programie. Dobra, to możemy wyburzyć. Tu jest git. Chyba jest git. Powinien być git. Ryby się kończą. Nie wierzę, kochani. Czyżby? Nastała ta chwila? Nie. Przecież wszystko jest okej. W czym problem? Ke... Paso. W takim razie. Tu może. O, już lepiej. Dobra, już myślałem, nie ma zaopatrzenia w ryby. Coś jeszcze możemy ulepszyć w tej chwili? No tego nie chcemy, z wiadomych przyczyn. Tu natomiast chcemy, tak, chcemy. I jeszcze do domów inwestorów za chwilkę ulepszymy państwa. Rewia też już nie będzie potrzebna, moi drodzy. Cyk, i możemy tu kolejne domy inwestorów pobudować. Komisariat natomiast wylatuje... Oj, przepraszam, prawie wyrwałem z korzeniami naszą fajną sekcję. Komisariat wylatuje tam, świetnie, kochani. Dobra, to nie jest jeszcze ostateczne ustawienie. To jeszcze zostanie zmienione, kochani. Na pewno, z całą pewnością do tego dojdziemy, etapu. Tak, cały czas powiększamy nasze włości, cieszę się bardzo. Czy już dopłynęliśmy do Ketemy? Możemy zakończyć tą serię zadań w NBS-ie, proszę. Nareszcie. No jestem przy jego latarni morskiej, tak się składa. Płyn do Grodziska. Przydaje się do czegoś. Świetnie. Dobrze, ponegocjujmy, kochani. Zobaczmy. Tak. Dobra. Świetnie. A to nie, to jeszcze nie negocjujmy, kochani, w takim razie, bo nie skończyliśmy, właśnie, nie zakończyliśmy wyzwań. Tak jest. Zadań, jak ich nie zjednoczymy, to nie będziemy chyba mogli mieć tylu uczonych, więc co tam się znowu stało? A czego im brakuje w kozerach, że tak spytam? Sznapsa, kochani. Przegapiłem ten moment. Ale brakuje, trudno mi tu powiedzieć, ale brakuje nam gimbru. Gimbru zabrakło i oto poszła cała rozpierducha, dobra. Gimber dostarczymy za chwilę. A może tak będzie szybciej, moi drodzy. Zdecydowanie, towary ładujmy. Tylko towary na tą chwilę. Czy został jakiś gimber? Tak się składa, że został. Dostarcz go do kozer, a zaraz tutaj zaradzimy. Brakom, gimbrze. Chyba tutaj wytwarzamy go, jeśli dobrze pamiętam. Tak, wytwarzamy, świetnie. Dobra, to gdyby któryś statek mógł w takim razie do kozer dostarczyć, kochani, więcej bimbru, to byłoby super. Musimy kolejny pirs rozunkowy postawić, kochani, bo nasze
Faktorie nie wyrabiają, jak widzicie. Nie wyrabiają, kochani. Z tym niesamowitym popytem. Więc myślę, że musimy tu kolejny port rozładunkowy postawić, a nasze magazyny wynieść stąd. Wynieść je tu na przykład. Tam, gdzie będą mogły swój i potencjał wykorzystać, i będą nam odciążały porty, bo już się robi cienko, jak widzicie, kochani. A stąd musimy bimber transportować do Kozar. Dobra, z jakimś transportem popłynie. Bez problemu. Nie widzę przeszkód, kochani. A my sobie wykonamy resztę zadań w NBS-ie, tak żeby jak najwięcej uczonych móc zgarnąć za to, za tą serię zadań. Chcemy mieć zakończone tu DLC całkowicie. Proszę nie zapominać, jak nam bardzo na tym zależy. Dobra, jeszcze jedno przenieśmy ten. I tutaj damy piersy, kochani, w opór. Damy ich w opór tam, ilościowo. Świetnie, tam już dopłynął, dobra, miło, że jest powiadomienie. Ale jeszcze nie możemy, przykro mi. Raz, dwa, trzy piersy rozładunkowe, jak tylko będą okna. Już je ładuję, kochani. O, to i oni, proszę, wykorzystamy. Potrzebne nam jeszcze dwa, przynajmniej dwa statki towarowe, a chyba mamy jakieś wolne. Zaraz powinny dopłynąć tu, kochani. Imber, zanim rozwalą nam właśnie. Jeszcze trwa bitwa, rozumiem. Regularna wojna na ulicach, kochani. Regularna wojna. Gdzie ten statek? Poczekajmy. Chciałbym przypisać go do szlaku i pozbyć się też tego, tych, które pływają jako zaopatrzenie maszyn do szycia. Chcę, żeby to były nasze naturalne statki, kochani. A ty ładuj maszyny parowe, bo tu chyba są. I zrobimy sobie statki. Tak jest. Chodź tu. Przydaj się na coś, chodź. Tutaj mamy mało, kochani, pirsów widzę, że stolica nie nadąża z dostawami. Czy my możemy jeszcze dostawić pirsów? Jeszcze jeden, tak. Przynajmniej jeden, kochani. Postawmy. Tych nigdy dość, jak się przekonaliśmy właśnie. Postawmy jeszcze jeden pirs. Wygląd niech was nie martwi, takowy. Dobra, nie musimy tego tak łączyć ostatecznie. Czy może jeszcze jeden pirs przyda się i załatwi sprawę? Tylko gdzie, kochani? Tylko gdzie? Może tu? A magazyn? Magazyn się wszędzie zmieści. Na przykład tu. Dobra. I tak zrobimy. Taka jest decyzja, kochani, moja. Aby tak to załatwić. Świetnie. Postawmy go tu. Teraz powinniśmy lepiej mieć, jeśli chodzi o rozładunek portu. Wygląda to nieźle, podoba mi się. Wygląda jeszcze ciekawiej. Silniki parowe, kochani. I zatem stocznia parowców na pełnej rusza. Kolejne, może nie 5, ale 4 statki produkujmy. Zawsze można je sprzedać, to jest chwila moment. Silniki parowe niech on sobie zachowa. A my zaraz jakiś wolny statek przewieziemy, żeby Wimber transportował, kochani. Wimber i nie tylko, z portu Anet. Nie, chyba ktoś tam może. Zobaczmy, kto pływa do Kozar w ogóle. Tak jest. Inżynierowie Kozary 2. Czy ktoś z Portanet pływa? Tam. Kawa. Mhm. Piwo. Piwo Bele Kozary. Może nie tyle Bele, co... Skąd to jest? Opyp, jakbyśmy Bimber ładowali do Kozar, kochani. To by było coś, nie? To by było coś. Tak jest. No, 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 dobrze. Bele to oni sobie sami tam wytworzą. Nie martw się. Dobra. I teraz powinno być lepiej. Co tam się zniszczyliście już? Cholery jedne. Tutaj to wiem, że rozpierduchę zrobiliście, ale w Kozarach co jeszcze zniszczyli? Darmo zjady jedne. Niech was. Szlak, łobuzy. Teraz powinno być lepiej. Mają bimber, są szczęśliwi, piwo mają wszyscy. Rewie nie mają, przykro. Rewie wam trzeba wbudować, no dobra, to niech będzie rewia. Niech będzie i rewia. Skoro państwo chcą, proszę bardzo. Już się wam dostarczamy. Rozrywkę na wysokim poziomie. Proszę bardzo, tak jak zamawiałeś. Rewia przy torach, tak się będzie zzywać. Tylko kładki nie zapomnij zbudować. Już? Zadowolony? Rewia jest? Wszystkie mordki się cieszą?
Tak? Dobrze, cieszę się bardzo, że się cieszycie, a nawet bardziej. Bo mogę to postawić tu, kochani, i jeszcze upiększyć. O właśnie. Nie, zróbmy to w taki ładny sposób. Tak. Dobra. Rewia tu sobie stanie. Wszystkich ucieszy i już szczęśliwi. Świetnie, kochani. Powinni być zadowoleni. Kto jeszcze nie jest zadowolony? Pani inżynier nie jest, bo brakuje rewii. A jednak oni też potrzebują. Zobaczcie, kochani. No dobrze. To postawimy wam rewię. Oczywiście. Bądźcie szczęśliwi, mordy. Tu rewie. I gdzie jeszcze potrzeba? Banku wam potrzeba. A, to zmienia postać rzeczy. Jeżeli banku wam trzeba, to bank postawimy. Tu. Proszę bardzo, tak jak zamawialiście. Bądźcie szczęśliwi teraz, nie wzniecajcie zamieszek, proszę. Już bardziej się uszczęśliwić ludzi nie ma, niż my was uszczęśliwiamy, zapewniam. Czy teraz państwo są w pełni szczęśliwi i płacą wyższe podatki? Czy wszyscy już wszystko mają? Głodno, głodno i do banku daleko. Jeszcze rewii państwu brak. No tak. To może jeszcze jedną postawmy, jednak rzeczywiście. A szkołę, kochani, przeniesiemy. A szkołę przeniesiemy. Tu. Tak jest, a tu postawimy rewię. O. Proszę bardzo. Cyk. Cyk. Tutaj jakieś tujki, coś teges, śmeges. Wszyscy powinni być szczęśliwi, powinna nam wzrosnąć. Szczęśliwość naszych mordek. Zobaczmy. Tu do pubu trochę mają daleko, a dobra, to im postawimy jeszcze jeden. Aż takiej populacji ogromnej chłopów, przepraszam, farmerów nie potrzebujemy na tą chwilę. Dobra, drobne korekty, czas zakończyć. Tu. Mam nadzieję, że teraz wszyscy są szczęśliwi, naprawdę już zadbaliśmy o to jak tylko można było, kochani. Żadnej rewolucji już nie chciałbym tu oglądać. Tylko o kozery naprawdę zadbaliśmy. Nie. Nie. To jakiś zły sen. To jest jakiś zły sen, kochani. Czy ktoś ma stal? Tak, na pewno ktoś ma stal. Dobra, gdzie to było? To wydarzenie straszne. Popłyń tu. W San Escobarze. Dobra, to chciałem wiedzieć. Kto ma stal? Ty. To do San Escobaru płyń, nie? Wiesz, nie ma tu stali. Płyń. Płyń, dzieciaku, to się rozładujemy jeszcze. A my skoczymy do NBS-y i zaczniemy zadania, kochani. O, naprawdę mam wysłuchać jakiejś głupiej lekcji z historii? Świetnie. Już? Nie, to nie koniec. Jeszcze gadatka. Dobra, poczekamy. Co jeszcze? Tak. No widzę. Fascynujące, naprawdę. Mam władzę usunąć skały, no no. Świetnie, ten uciekł, rozumiem. Świetnie. Jak ją odzyskać? Od razu przejdźmy do rzeczy, przecież wiadomo, że o to chodzi. Ship constructed. Tak. Znalazłem go, dobrze. Już wysłuchałem historii. No. You may recall, you helped a man in Caducia and Etone. He was on the space trail, and we believe he may be close to finding him. Dobrze. Caducia. Find the spear, and we will listen to Ketema's proposal. Dobrze. But be discreet. Tak. The spear is a secret to most. Wejście na cmentarz, tak? Szukam tego. Tak. Tak. Gdzie to może być, kochani? The library is restricted to servants of the Lord.
The texts here are holy scriptures. Dobrze, dobrze. Guarded from unsanctioned influence. Bardzo się cieszymy. Naprawdę bardzo się cieszymy. Kidusi, tak? On zmarł w Kidusi, dobrze. Patrzmy. Gdzie jest wejście na cmentarz, kochani? Poszukajmy. Świetnie, zobaczymy zaraz. Może któryś to z grobowców jest po prostu. Tak. Tak. Nie. Ktoś nie ten. Musi być inny grób. Kochani, a chyba to jedyne groby. Ale my znaleźliśmy wejście na cmentarz, prawda? Jesteśmy tu. W zasadzie. Niech pomyślę. Workforce transfer disrupted. Nie, niemożliwe. Jak to? O, coś takiego. This is the eye of the devil. Coś takiego, kochani. Tego jeszcze nie widziałem, jak żyje. No dobra, niech to poprawią. A my... poprawimy. Za chwilę pomyślę o tych naszych nieszczęsnych, niepotrzebnych, chciałem powiedzieć nawet, zadaniach. Irytujących, kochani, bardzo irytujących dodam. Głupie są, po prostu głupawe i zbędnie wydłużają czas potrzebny na zbudowanie, kochani, instytutu. Nie podoba mi się to posunięcie, szczerze mówiąc. Nie jestem zwolennikiem zadań fabularnych w grze strategicznej, naprawdę. Doceniam, że chcieli się, no, że się silą na oryginalność. Brawo, brawo, ale niepotrzebne to jest naprawdę, kochani. Nie łączmy w dziwny sposób gatunków, nie udziwniajmy gry na siłę niepotrzebnie. Jest to niepotrzebne ewidentnie i bardzo uważam. Coś takiego. Nie polecam. Nie pozdrawiam, jak to ktoś złośliwie napisał. Poprawia się, czy dalej jest słabe? Poprawia się, dobra, chociaż tyle. Dobra, ja coś robiłem, prawda? Z kozerami, z tego co pamiętam, kochani. Dobra, tu już możemy ulepszyć, świetnie. Dziękuję bardzo. Na tym mi także zależało. Dobrze, kochani. Pomyślmy. Nie chciałem się czytać tej głupiej scenki kontekstowej, jest głupawa po prostu, no co będę mówił. Nie podoba mi się bardzo. Jest to głupie, kochani, niepotrzebne. Jeszcze raz to powiem. Więc darowałbym sobie najchętniej w ogóle wykonywanie tego rodzaju zadań. Niestety nie możemy. Musimy to głupie wejście na cmentarz znaleźć. Niech stracę. No i co tu zrobić? Znajdź wejście na cmentarz, aby kapłan wspomniał, że strażnik Zengerebu zmarł w Kindusu. Świetnie, znalazłem. Czy to jest to? Naprawdę? Serio? Aha, rozumiem. Kapłani zostawiali na nagrobku życzenie. Świetnie, zaraz poszukamy. Aha. Tutaj chyba, tak? Wedu. Tak, to ten chyba. Świetnie. Kapłani prowadzili, czyli jakaś świątynia jest potrzebna. Świetnie. Tu na pewno wiecie wszystko, tak? No. Śmiało. Kidusi, aha, czyli trzeba jakieś zadania wykonać, żeby dostać od nich, rozumiem. O, to jest takie skomplikowane, kochani. Nawet bardzo. Ale zależy nam na tym. Czy tu macie jakieś zadanie dla mnie? The library is restricted to servants of the Lord. No ale jak wam służyć, niby? Chwileczka. Kroniki.
Dobra, wyślijmy jakiś statek, kochani. Niech tam robi misję. Może trzeba wszystkie jednak wypełnić, te opcjonalne zadanka, żeby tu odblokować to, co chcemy. Być może to jest nieuniknione, kochani. Być może jest to nieuniknione, więc wykonajmy to po prostu, żeby mieć święty spokój i żeby się dokopać do naszych uczonych. Trudne to i niepotrzebne, jeśli mam być szczery, zbędne naprawdę element, kochani, mogliby sobie darować to na przyszłość. My sobie nie podarujemy natomiast i wykonamy te wszystkie zadania oczywiście. Mam nadzieję, że zaraz to się uda, kochani. Rozumiem. A jeżeli nie w tym, kochani, odcinku, to mam nadzieję, że w następnym. Za dzisiejszy bardzo wam dziękuję. Liczę, kochani, że lada moment uda nam się odblokować uczonych. Proszę was o wsparcie w tym zakresie. Za dzisiaj wam dziękuję, kochani, i do usłyszenia w kolejnych, równie ciekawych, mam nadzieję, odcinkach. Trzymajcie się, do usłyszenia, pa, pa!